szanownych państwa, wielebnego księdza proboszcza, pana prezydenta i wszystkich, pana starostę i tak jako szefów miejsca i wszystkich z należnymi im tytułami. Proszę państwa, w 2011 roku Krajowa Rada ogłosiła przetarg na koncesję 102 i 4. Jak Zbica szczelił, zaledwie 2,5 roku minęło, ale tak w tej radiofonii, można powiedzieć, że to jest ekspres. 2011, mamy 2014, wszystkie procedury, rok Krajowa Rada się zastanawiała, komu przyznać, bo tam było 7 chętnych. I dzisiaj, odpaliliśmy już tydzień temu, ale dzisiaj oficjalnie otwieramy Radio Leliwa w Mielcu. Mówię Radio Leliwa w Mielcu, Radio Leliwa Mielec, bo docelowo to myślę, że to będzie w najbliższym czasie odrębna stacja. Proszę państwa, jakby ktoś pytał, dlaczego ja wziąłem, to ja opowiem tak, bo była. Czemu wziąłem częstotliwość? Bo była. Jak Robert Mazurek, gdy byłem prezesem Telewizji Polskiej, mnie przeciągał w tych swoich słynnych wywiadach Mazurka, który w Rzeczpospolitej, zadał mi to samo pytanie, czemu wziąłem prezesurę telewizji? Ja mu powiedziałem, że wybitny alpinista austriacki Reinhold Meyhof, który chodził po górach, zapytali go, dlaczego chodzi po górach. On powiedział, bo są. Więc jeśli tutaj ktoś się zastanawia, mówię, dlaczego wzięliśmy częstotliwość, bo była do wzięcia. Jakby nie było, to by nas tu nie było. I tak patrząc realnie na osoby, które, na podmioty, które w tymże konkursie startowały, to nie jest jeszcze najgorsze dla Mielca, tak bym to określił, bo gdybyśmy my nie dostali, to by wzięła to albo SK, albo RMF Max, bo to były jedyne liczące się podmioty i wtedy nawet nie byłoby takowego otwarcia, nie byłoby studia. Ktoś by odpalił w Warszawie albo w Krakowie i taka stacja wygrała w Mielcu na 102 i 4. Nie musicie pan prezes tłumaczyć. No nie muszę. Tak, ale w biznesie nie ma, jest to decyzja biznesowa, ja tylko mówię, w biznesie nie ma sentymentów. Proszę państwa, by nie przedłużać, ja od razu powiem, jeśli otworzymy oficjalnie, zapraszam wszystkich państwa na drugą stronę. Jak się nazywa? Tekiero. Tekiero, kurczę, skleroza. Trudna nazwa. Ja bym chciał podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w tym, mówię, 2,5-letnim okresie. Szczególne podziękowania kieruję w stronę pana prezydenta, który, przynajmniej było takie moje odczucie, zawsze tutaj był życzliwy staraniom naszym, zgodził się na to, żeby drugi lokal, gdzie jest technika, był i nasze systemy antenowe na Jupiterze, bo to przecież też nie jest jakaś wielka tajemnica. Panu dyrektorowi Kołodziejowi, który również był nam życzliwy i sprawnie i szybko. I wszystkim państwu, którzy nam również w tym pomogli. Proszę państwa, tak jak mówię, Radio Leliwa, szefem radia jest słuchacz. Taka jest moja dewiza. Radio Leliwa to dziwne. Ja tylko mówię, że jest radio non-profit. W tym sensie, że ono nie służy do tego, żeby właściciele mieli zysk, bo wszystkie zyski przez 22 lata były inwestowane, są i będą, bo lokalne radio to jest studio bez dna. Ogólnie mówiąc, lokalne radio to nie jest biznes. Państwo się zdziwią i mnie zapytają, to w takim razie co ja tutaj robię. A że nie jest to biznes, to powiem, ze 196 koncesji, które Krajowa Rada nadała w 1992, do naszych czasów trwało 43. Czyli tacy Mohikanie, którzy udowodnili. Ogólnie, tak jak mówię, radio nie jest biznes. Lokalny rynek reklamowy z trudem pozwala, by utrzymać te stacje. My po 22 latach mamy taką renomę, że większość naszych przychodów to są reklamy ogólnopolskie, bo jak państwo wiecie, Radio Leliwa jest radiem komercyjnym, utrzymuje się tylko z reklam, nie jest przez nikogo subsydiowane, ma to swoje plusy i minusy, może jest mniej pieniążków, ale daje niezależność, bo ten, kto daje pieniądze, wcześniej czy później by coś w zamian za to żądał. Więc tak jak mówiłem, Radio Leliwa, które docelowo będzie Radiem Leliwa Mielec,
chcę, by służyło lokalnej społeczności mieleckiej. Państwo wszyscy jesteście w naszym radiu mile widzianymi gośćmi. Jeśli cokolwiek robicie, będziemy o tym mówić. Ja ogólnie mówię, staramy się, żeby Radio Leliwa było radiem dobrych wiadomości, o złych wiadomościach. U nas nie ma zasady i dewizy, że krew musi być na pierwszej stronie, jak to jest czasami w prasie drukowej. Stąd ja myślę, że zaczniemy.